przyjemność rozmawiać z Arturem Kuciapskim, który przed chwilą wystąpił na 800 metrów podczas Copernicus Cup. Artur, właściwie wznowiłeś swoje starty po 16 miesiącach przerwy. Miałeś dużo kłopotów, liczne kontuzje, operacje, rehabilitacja. Powiedz, czy wszystkie kłopoty zdrowotne są już za tobą, czy możesz się normalnie, spokojnie przygotowywać? Tak, także wszystko w porządku ze zdrowiem. Mogę spokojnie sobie trenować, aczkolwiek nie za bardzo jestem zadowolony z tych startów. Wróciłem po bardzo długiej przerwie. Ostatni raz biegałem na hali w 2014 roku i tak naprawdę to jest dużo czasu. Teraz po tej kontuzji naprawdę na treningach czuję się dobrze. Ostatnio miałem start minuta 49:21, źle mi się biegało. Tutaj było zdecydowanie lepiej. Było zupełnie inne bieganie, czułem bardziej się świeży, ale to jeszcze nie jest to, nie jestem zadowolony, mimo że jest rekord życiowy, ale to tam setny mi tylko. Będę walczył dalej, ale zobaczymy, jak jeszcze będzie z halą, bo w hale nigdy mi się nie biegało dobrze, więc zobaczymy, co będzie z tymi startami dalej. Czy masz już zaplanowane jakieś starty w tym sezonie i czy bierzesz pod uwagę to, jeśli spełnisz minimum, żeby jechać do Belgradu na halowe Mistrzostwa Europy? Na początku miałem taki plan i bardzo się tego trzymałem z trenerem, aczkolwiek teraz zobaczymy, co przyniosą następne starty. Jak na razie jest to wielka niewiadoma, forma mnie nie zadowala, mimo że dzisiaj wypełniłem minimum, to jeszcze to nie jest to. Gdybym biegał na poziomie 7.0 i szybciej, to myślę, żebym się zdecydował, a na razie zobaczymy, jak to będzie. Na pewno nasi kibice z przyjemnością by przyjęli informację, że znowu reprezentujesz Polskę na arenie międzynarodowej. Powiedz, jakie są wasze plany, bo wiemy, że trenujesz razem z trenerem Andrzejem Wołkowickim, Joasią Jóźwik, Emilią Ankiewicz. Jakie są wasze plany na obóz zagraniczny? Tutaj chyba wchodzi w grę Brazylia, Belo Horizonte. Już wysłali nam spes na bilety, także myślę, że to już jest raczej pewne. Zobaczymy, nigdy tam nie byłem. Moja grupa była, ale to na mistrzostwach, na olimpiadzie. Zobaczymy, co będzie. Jak będzie ten obóz, co przyniesie, jakie efekty. Jest tam zmiana czasowa i tak dalej. Zobaczymy, wszystko czas pokaże, nie? Na pewno największym sukcesem w twojej karierze jest wicemistrzostwo Europy w Zurychu. Czy kiedy przechodziłeś trudne momenty, bardzo żmudną rehabilitację, miałeś bardzo długą przerwę w treningach, w startach, czy te wspomnienia z sierpnia 2014 roku z Zurychu, jak kiedy pobiłeś znacznie o 3 sekundy swój rekord życiowy, czy to ciebie wzmacniało, motywowało do tego, żeby wrócić jak najszybciej? Na pewno to był taki bodziec, który pokazał mi, że jednak da się biegać, że stać mnie na dobry wynik. Nie zapominałem o tym, że w 2014 byłem w dobrej dyspozycji i że jak wrócę do biegania po ciężkich operacjach, których miałem 3, takich dość poważnych, na pachwinę, to wiedziałem, że jak wrócę, to też wrócę do tych dyspozycji, tylko to troszeczkę trzeba czasu. Jak na razie wróciłem do dyspozycji z hali z 2014 roku, gdzie ostatni raz biegałem, a jak wiadomo, po tej hali miałem minuta 44:89. Więc to, że tutaj w tym roku na przykład nie pobiegnę poniżej 47, to też się nic nie stanie. Ja wiem, że wszyscy myślą, że jak byłem wicemistrzem Europy i biegałem na poziomie minuta 44:89 na stadionie, to że wrócę na halę po operacji, po kontuzjach i że będzie tak samo dobrze, że będę biegał 45, a to się wcale tak nie przekłada. Też miałem taką nadzieję poniekąd, że jak wrócę na halę, to zrobię dobry wynik, ale sam widzę po sobie, że hala jest specyficzna i ja mam taki specyficzny długi krok, więc jak ja sobie puszczam ten długi krok, bo mi wtedy jest swobodniej biegać, puszczam go na łukach, to niestety, ale ten krok mnie hamuje, musiałbym zmieniać rytm, a na 800 jak się zmienia rytm, to nie ma wyniku. No i tu też ten mankament, ale w żadnym wypadku ja się tutaj nie tłumaczę, po prostu taka jest forma i to trzeba przyjąć. A uważasz, że ta hala toruńska, mimo tych niedogodności na wirażach, jest przyjemniejsza od innych hal? Wielu zawodników ją zachwala. Osobiście to jest najlepsza hala, na jakiej biegałem. Byłem ostatnio za granicą w Karlsruhe. Nie biegało mi się tam fajnie. Tutaj te łuki są naprawdę łagodne i zawodnicy są w stanie robić naprawdę porządne wyniki.
Dziękuję za rozmowę. Życzymy, żebyś wrócił jak najszybciej do formy sprzed 3 lat. A co jeszcze chciałbym powiedzieć, że w trakcie tych wszystkich operacji i kontuzji byli przy mnie ludzie, którzy naprawdę mi pomagali, dzięki którym wróciłem do zdrowia. Między innymi są to moi rodzice, którzy we mnie bardzo wierzą, moja rodzina cała, moja chrzestna, sąsiedzi i moja dziewczyna, która była cały czas przy mnie i powtarzała mi, że zawsze dam radę wrócić i żebym się nie poddawał. I jak miałem jakieś chwile słabości, to zawsze mnie w tym wspierała, więc dzięki nim wszystkim jestem tutaj. Dzięki swojej zawziętości i mam nadzieję, że wrócę do dobrych dyspozycji. Oto był właśnie Artur Kuciarski, który zawsze walczy do końca bez względu na niedogodności. Wielkie dzięki.